znajdujemy się w Wichowie, w gospodarstwie, w najlepszym gospodarstwie na świecie, myślę. U nas krowy mają lepiej niż gdziekolwiek indziej. Posiadamy certyfikat nie tylko produkcji jako produktu ekologicznego, ale również jest to mleko biodynamiczne. Mleko posiadające certyfikat GDS, gwarantowana tradycyjna specjalność. Właśnie jest to jako mleko siemne. Czyli musimy spełniać dodatkowe kryteria, jeśli chodzi o żywienie, ale i też ten właśnie kontakt krowy z pastwiskiem. To, że jednak krowa nie jest żywiona tylko i wyłącznie alkierzowo. To, jak u nas jest zorganizowane żywienie, to jest coś wyjątkowego. My żywimy w sposób tradycyjny, stosujemy nasze żywienie, jest oparte o siano i zielonko w okresie żywienia pastwiskowego. Stosujemy też niewielki udział pasz treściwych. Pasze te są zadawane dwukrotnie, dwa razy dziennie po udoju porannym i wieczornym. Wypas, który jest u nas organizowany, jest to, jak my żywimy, jak intensywnie korzystamy z pasiska, jest pewnego rodzaju innowacją tak naprawdę, bo ja nie słyszałam, żeby jakiekolwiek inne stado aż tak intensywnie wypasało taką dużą ilość krów, przynajmniej u nas w Polsce, tak? Także myślę, że to jest coś innowacyjnego i no niestety wiąże się też to z dużym nakładem czasu pracy. Ta wydajność w bardzo dużym stopniu jest uzależniona od stanu użytków zielonych i jakości siana. Tak, no to trzeba naprawdę powiedzieć, że przede wszystkim wydajność naszego stada jest zależy w głównej mierze od jakości paszy gęstościowych i od tego, jak wygląda pastwisko, bo na zaniedbanym pastwisku krowy wiadomo, że dają mniej mleka, tak? U nas jest i tak, ja uważam, że nie jest idealnie, bo mamy jeszcze wiele rzeczy do poprawy.